Także mamy, proszę Państwa, tutaj nasz pałac kultury Stalina i Lenina jest. A tam, proszę Państwa, za pałacem jest wioska żydowska, która kwitnie święto Cinderella 2.14. Dużo gości z zagranicy i ze Stalowej Woli, proszę Państwa, ale i z Anglo-Ameryki. Białystok, ale możecie Państwo tutaj pod tarasami, gdzie te gitary tam Państwo widzicie, bo codziennie przyjeżdżają święci w dniach ostatnich z Anglo-Ameryki. Białystok, czyli nasi świadkowie Jehowy, którzy tutaj głoszą Słowo Boże Państwu. I no, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, że możecie Państwo podyskutować, porozmawiać. I zapraszamy serdecznie. Te buziaczki przesyłam Państwu. Zapraszamy. Także strasznie dużo, proszę Państwa, nerwowych wyznawców papieża bierze, spieszy się, nawet biegnie, ale to wiecie Państwo, ta praca to ich polega na żebraniu permanentnym. Jak nie na tace, to na kubeczki, jak nie na kubeczki, to na ręce. Dlatego pokazujemy Państwu cztery palce w pionie, że oni mają odwrotnie to, że po prostu nadstawiają rękę i po prostu proszą, żeby im dać. Także proszę Państwa, jeszcze dziś, jeszcze jutro możecie Państwo podlecieć tutaj na tę wioskę żydowską Gołdy, no, za tym pałacem kultury Stalina i Lenina. Właściwie, proszę Państwa, to dokładnie za pałacem teraz z tej perspektywy, jak się patrzymy. Natomiast jak się co komu nie podoba, no to zapraszamy do Anglo-Ameryki Białystok i dzisiaj nawet możecie jeszcze pojechać do Anglo-Ameryki Białystok o 23.45, zwłaszcza i zważywszy, że nawet nasi ci bracia, świadkowie Jehowy, święci w dniach ostatnich tego złego, szatańskiego systemu rzeczy sług diabła, codziennie odjeżdżają, codziennie wracają tutaj do Warszawy, do katolickiej Polski, a no wracają do czego? Dom to się im nie liczy, ale wracają do pracy, bo misja, bo pionierka, proszę Państwa, to jest praca dla świętych w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy. To jest ich praca, a domu to się nie liczy, bo to wiecie Państwo, u tych Rumunów inaczej, u Cyganów inaczej, a świadkowie Jehowy to tam, gdzie nie pojadą, to tam są bracia, mieszkają, bo teraz świadkowie Jehowy są wszędzie i świadkowie Jehowy przyjmują na dom, na nocleg i po prostu się głosi na tym terenie, tam gdzie się zajedzie. Także widzicie Państwo, tam gdzie się zajedzie, to tam się głosi Ewangelię, to tam się głosi Słowo Boże. Słowo Boże o Królestwie, bo pomimo, że mamy XXI wiek, to nikt nic nie wie, proszę Państwa, ze Słowa Bożego, z Biblii. Świat jest ciemny, no, wiecie Państwo, i że po prostu chcieli być bardzo mądrzy, to Jezus, apostoł Paweł spuentowali, że stali się głupi, stali się nikim, stali się niczym, a przecież Boga Jahwe to nie oszukasz.